Co dalej z Ryszardem Petru? To pytanie zadaje sobie dziś cały postępowy świat. Nie ma co ukrywać. Przegrane wybory w łonie partii zrzuciły słońce Petru z przysłowiowego Rubikonia. Lud pracujący miast i WSI ma jednak nadzieję, że spełnione zostaną zapowiedzi powołania Rady Mędrców i towarzysz Ryszard zajmie tam należne mu miejsce przewodniczącego. Nie od dziś przecież wiadomo, że w całym kraju nie ma lepszego doradcy. Trzeba tylko jego rady nowocześnie odczytywać i postępować zupełnie na odwrót. Przekonał się o tym doskonale aktyw robotniczy, który w 2013 roku zaufał Radzie Słońca Petru, że bilans VAT i zalet nie wypada zbyt korzystnie dla Bitcoina. I tak oto każdy, kto w tej niekorzystnej sytuacji kupił go wówczas po kursie 100 dolarów i trzymał przez cały ten czas, ma dziś ponad 55 tysięcy złotych, bowiem cena Bitcoina urosła ponad 100-krotnie. Na taki wzrost niestety nie mogli liczyć frankowicze, którym Słońce Petru w 2008 roku dało radę, że branie kredytów we frankach jest dobrym pomysłem. Oczywiście należało postąpić zgodnie z nowoczesną zasadą odwrotności i kredytów nie brać. Wszak Słońce Petru nigdy się nie myli. Trzeba tylko dobrze odczytywać jego rady. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.